Olśniewająca Okinawa to spektakl, który przyjechał do nas z Japonii, z Okinawy, a grupa nosi nazwę Art Community Organization Okinawa, a razem ze mną odpowiedzialna za choreografię pani Sayuri Chibana. Hi. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za spektakl. Proszę nam powiedzieć, czy państwo pracujecie jako teatr? Jaką formę teatralną uprawiacie? Jaką jesteście grupą? ACO はどんなあの活動をしているんですか？そのシアターとして。シアターとして演劇を作ったり、歌舞劇を作ったり、歌舞劇、歌、踊りをミックスした感じの踊りを作ったりしている事務所です。インターナショナルの事務所です。Jest to teatr, który tworzy, który przedstawia sztuki, ale i właśnie takie show łączące muzykę i taniec. I właśnie po to zostało stworzone. Rozumiem, żeby promować kulturę Japonii, kulturę Okinawy, wyspy Okinawy. To, ano, to goni Okinawa no dento o minasan ni tsutaeru tame ni tsukutta. So desu ne, wakariyasuku tsukutta no ga kono Okinawa san desu. Więc to znaczy tylko ten spektakl specjalnie jest taki właśnie, żeby przekazać tą kulturę Okinawy. Stroje, które widzimy, czy to jest inspiracja tradycyjnym kostiumem japońskim, czyli jak się nazywa? Kimono, tak, bo wygląda trochę inaczej niż kimono. Czy to jest oryginalny strój z Okinawy? Kono isho wa ano kimono tte ittemo iin desu ka? Kimono desu. Okinawa no bingata. Some? Some de dekita gara o ikashite ano nihon no den kabuki no 技を取り入れて今回のために作ってみました。はい。Jest to strój, można to nazwać kimono, a no Okinawa bingata. Więc to jest taki nazywa się to konkretnie bingata. I to tutaj połączone jest właśnie ta technika tej zmiany stroju kabuki. Teatru Kabuki, właśnie z taką tradycyjną, z tradycyjnym wzorem z Okinawy. A jak wygląda sytuacja w tradycyjnym teatrze japońskim, ponieważ tylko mężczyźni do pewnego momentu mogli w nim grać. Tutaj mamy dominację kobiet w tym spektaklu. Jak to wygląda współcześnie w Japonii? Czy kobiety faktycznie mogą pojawiać się na scenie w odniesieniu właśnie do spektakli, które pokazują tradycyjne historie? Ano, ima no nihon no ano engi dewa, ano 昔は男の人だけでしたよね。はい、今はどうですか？あなたたち の, あのこの、ACO はやっぱりあの女の人が多くて今回は意図的に女性を多くして男性を目立たせるために男性を一人で立ち方を女性にして本来なら男性の芸能ではあったんですけど琉球王国時代っていう琉球沖縄には琉球王国時代というのがあってその時はもう男性のみでしたその時は古典音楽ゆっくりとした音楽のみ使われていたんですが民族芸能とか明るい音楽を使って新しく本当に新しく、作品を作ってみたのがこの作品ですWięc faktycznie kiedyś było, teatr był zdominowany właśnie przez mężczyzn, a w tym spektaklu oryginalnie też miało być więcej mężczyzn, ale tu jakoś po prostu zdecydowali się tak, że będzie więcej kobiet. No i jest to właśnie spektakl, który miał łączyć tą tradycję śpiewu, takiego powolnego śpiewu z Okinawy z takimi żywszymi trochę rytmami. Stąd te skrzypce? Pewnie tak. Czy ten spektakl jest pokazywany dla dzieci w Okinawie, czy raczej jest to produkcja, która ma za zadanie pokazywać kulturę Japonii poza jej granicami? Kono oshibai wa Okinawa de no kodomo tachi ni mo miseru mono de gaikoku no kodomo tachi ni mo daijoubu desu yo ne. それ言葉の壁をなくして伝統芸能を生かして今の時代の私たちができることをこの作品に託して作ってます。Więc
Tak, jak najbardziej pokazujemy ten spektakl i dla właśnie i dla dzieci w samej Okinawie, ale też dla międzynarodowej publiki, publiczności, ponieważ chcieliśmy, zależało nam na tym, żeby przekazać właśnie ten tradycje teatralne Okinawy bez słów, to znaczy, żeby nie było tej bariery językowej, żeby wszyscy z całego świata mogli ją zobaczyć. A jak wygląda współcześnie teatr japoński dla dzieci? Imano, gendai no ano nihon no engi kodomo tachi no tame ni tsukuru engi wa dou desu ka? Dentou dentou tte iu dake de wa nakanaka kodomo tachi mo atarashii jidai no ko ni natte iru node Allmight sekai kara mita ii hyougen o manande mata kono atarashii dentou ni ibuki o ataeraretara ii na to omotte imasu. Więc taki tradycyjny teatr, teraz właśnie chodzi im o to, żeby przekazać ten tradycyjny teatr w nowy sposób tym dzieciom, które przecież już reprezentują zupełnie inną generację i dlatego właśnie to jest takie trochę przerobienie z tych tradycji taki na nowy język, prawda? Przetłumaczenie na język współczesnych właśnie młodych ludzi. Zadając to pytanie, raczej chodziło mi o to, jak wyglądają inne spektakle, w ogóle szeroko scena dla dzieci w Japonii. Hoka no shiata toka wa ano donna mono ga aru desu ka kodomo tachi no tame ni tsukuru? Kodomo tachi no tame ni eisa den minzoku gei no no eisa toyu no ga attari ato wa kachashi, minna de tanoshimu, mo jibun o hyougen suru odori ga arun desu kedo, kachashi tte nani o shitemo ii toyu ongaku ga atte, hayai tempo ni awasete, minna de tanoshiku odoru toyu bunka ga arimasu. Więc jest taka, taka, no chyba można to nazwać właśnie taką, teraz takim trendem, że są właśnie takie. Często się przedstawia spektakle takie właśnie inspirowane tradycjami, ale jest też na przykład taka forma, że zaprasza się dzieci właśnie do wspólnej, że tak powiem, zabawy i to jest takie właśnie, to jest taka improwizacja, takie po prostu taniec taki wyzwalający ich emocje, to co czują i tak, takie są właśnie teraz tendencje w teatrze japońskim. Proszę powiedzieć jeszcze dwa słowa na temat tych znaków, które są. Czy one są w jakiś sposób ważne dla samej Okinawy, te kwiaty? Domyślam się, że odpowiadają konkretnej porze roku, tak jak w ogóle kimona. Ano, kono gara wa nani ka, ano, tatoeba, haru toka aki toka ni yotte chigau desu ka? Ano. Ichio arimasu, soyu gara ga. Ano, omedetai gara. De 植物の柄、あと鶴と亀、松竹梅というのを主に入れて作っています。 Więc faktycznie są takie, jest taka zależność, że od pór roku, no ale tutaj akurat to jest bardziej takie estetyczne, tak, bo są też na przykład wzory zwierzęce, na przykład żółwie albo żurawie, ale tutaj akurat się zdecydowali na motyw kwiatowy. Nie. To jest śliwka, to jest kwiat śliwki, Matsu. To jest jodła. A więc Okinawa jest słynie ze swoich niebieskiego morza, błękitnego morza, dlatego tu jest ten ważny motyw. I jest jeszcze ten taki mityczny ptak, ho-o, który ma przynieść szczęście. To jest ten taki rudy. A to jest bambus? To ja poproszę o tego ptaka, co przynosi szczęście. Kostium z tym ptakiem. Ano, kono hou ga hoshii desu. Ne, watashi tachi tobimashou. Bardzo serdecznie dziękuję. Polatać. Tak, bardzo dziękuję za rozmowę. Thank you very much. Thank you. Thank you. Arigato. Arigato.